Dzień dobry Państwu, Maciek Mawkar z tej strony. A jak już mieć wybór w Audi A6 C7 po lifcie, to kupiłem to drugie. Jak ktoś może sobie ogląda moje filmy, stwierdził, że no fajnie, facet ma sedana w automacie, a mi się marzy kombi w manualu. Też Audi dwulitrowy, oczywiście motor Ultra, 190 koni. Mamy tutaj raczej 2015, przebieg jest większy, ale przy okazji jak będzie większy przebieg, podchodzę do sprawy oczywiście uczciwie, będzie również niższa cena. Jest to 307 tysięcy, przebieg jest ewidentnie autostradowy, co widać po serwisach, które były robione w Audi, no ale serwisy oczywiście Wam pokażę wewnątrz. Cóż dalej, auto ma na pewno świeże klocki i tarcze przód i tył, markowe, bo tutaj dobrze przez te alufelgi już tej nowej generacji je widać. Oczywiście parę bajerów takich z wyposażenia, jak czujniki parkowania przód, tył. Oczywiście Big Xenon. No i fajna jeszcze sprawa, elektrycznie otwierana klapa. Spójrzcie, tak samo z elektrycznie chowaną roletką. Bagażnik wielki, wiele osób pytało o to, żeby pokazywać jak to wygląda. Odejdź, piesku. A ja nagrywam dalej. Ciekawe, czy się zamknie z przycisku. Chyba nie. Proszę bardzo. Z przycisku trzeba zamykać, trzymając cały czas. Spójrzcie. Klapa się zamyka. Alufelgi, chociaż 18. Auto ma tak wielkie nadkole, że wygląda jakby to były 16. A jak się nie mylę, na pewno też wychodził przedlift na 16. Więc tutaj jest taki według mnie optymalny i wygodny rozmiar. No, w stylistyce się nie muszę chyba już rozgadywać, bo już widzieliście jak gadałem o sedanie. No dla mnie świetne auto, jest naprawdę widać, że się zrobiło dużo szersze, dużo masywniejsze. Mi ten lifting się bardzo podoba. W sumie jak Audi robi lifting, to przeważnie jest na bardzo wysokim poziomie, a nie tylko zmieniamy sobie wygląd przednich i tylnych reflektorów z jakimś plasticzkiem. No i oczywiście warto pamiętać, że ktoś potrzebuje dużego auta. To jest jak najbardziej duży samochód, który pomieści 4 dorosłe osoby. Tak, ktoś chciał jechać na przykład taką większą ekipą na wakacje. I jeszcze auto warto dodać, że jest bezwypadkowe, technicznie naprawdę bez zarzutu, jedzie się nim świetnie, nic nie hałasuje, ma pełną moc, nie kopci, nie dymi, co też widzicie po rurach, czy tak atrapach rur. I chyba to by było na tyle, więcej jeszcze się oczywiście dowiecie o nim w środeczku. Spójrzcie sobie jeszcze na wnętrze, zobaczcie jak to świetnie wszystko wygląda. Widać, że tym autem jeździła jakaś czysta osoba. Fajne połączone, elektrycznie szare wnętrze z takim jakby beżem. Pasuje do tego atramentowego nadwozia. Przede wszystkim chciałem Wam pokazać tył. Oczywiście pamiętajcie, jest ISOFIX. Ważne dla osób, które mają dzieci. I pamiętajcie również, że to Alcantara. Przegładzicie ją, robi się ładna. Tak, tak. Bo wiele osób, gdy nie miało wcześniej Alcantary, wydaje się, że to jest zużycia. Po prostu to jest taki meszek, że żeby było ładnie, trzeba je przegładzić palcami. No i fajna opcja dla pasażerów tylnych czy dzieci. Mamy klimatyzację z tyłu, regulowaną 2 pokrętłami na 2 osoby, czyli można powiedzieć, że 4-strefowa, i przy okazji podgrzewane tylnie siedzenia. Więc na pewno rząd z tyłu jest też bardzo wygodny. No i oczywiście tu mamy jeszcze 2 wejścia na zapalniczkę, no bo mało mi się wydaje osób już po prostu pali. Można sobie podłączyć dla dziecka jednego i drugiego tablet, będą tu spokojnie wtedy jechały, sobie oglądały i nic się nie rozładuje, nic nie trzeba ciągnąć z tyłu, z bagażnika. No i co, test siadania samego za sobą, jeszcze nigdy tego w życiu nie robiłem, bo w sumie zawsze jeżdżę z przodu jako kierowca, ale jak spojrzycie, tutaj normalnie jest miejsce dla osoby, ja mam 1,83 m. Z mojego wzrostu może spokojnie osoba nawet jeszcze większa jechać wygodnie, więc 4 dorosłe osoby bezproblemowo takim Audi sobie pojadą wygodnie. Teraz pokażę Wam jak wyglądają nowe książki serwisowe, bo ktoś mi zarzucał, że mówię, że nie ma jak książek serwisowych. No książki są, ale no oczywiście są puste i nie macie tutaj miejscu na stemple. Macie po prostu opisane co należy kiedy wymienić, ale takich typowo jak kiedyś było, że stawiali Wam stempelek, że byliście, już nie ma. Bo po prostu musicie pojechać do serwisu, ewentualnie zapłacić lub zrobić jakiś serwis, dostaniecie wydruk, co było robione na przestrzeni lat. I oto są to właśnie takie serwisy z protokołów. Mam tego mnóstwo, spójrzcie. Już nie chcę tracić czasu na filmie, co, gdzie, kiedy było. Pokażę Wam ostatni, który mam. Jest 175 w 2019 roku. Ale
Jeszcze na pewno pod maską jest wymiana rozrządu przy 200 bodajże 10. I z tego co pamiętam, w ogłoszeniu wyłożona była serwisowana do końca. Może ktoś tych prosto protokołów nie dał, ale to sprawdzę po nagraniu filmu. Jeżeli w internecie się wszystko zgodzi, dorzucę tutaj w formie jakiegoś screenu, będziecie widzieli. Ale z tego co kojarzę, był serwisowany do samego końca ten samochód, co poza tym po nim widać. No i teraz muszę się troszeczkę porozpływać nad tym wnętrzem. No powiem wam, jak samochód przyjechał, już dawno nie miałem tak czystego samochodu, przy którym praktycznie nie musiałem nic robić. Jedyne co, wyczyścić wycieraczkę pod nogami kierowcy. Jest tak czyściutko, białe wnętrze, widać, że to jeździła jakaś osoba, która dbała oczywiście o ten pojazd i nie woziła nim przykładowo desę. No i pamiętajcie, alkantarka do gładzenia, żeby było ładnie, bo czasami się wydaje, że jakby tu była rysa, a ryski już nie ma. Lewa strona, podłokietnik troszeczkę inaczej zaprojektowany niż pod lifcie, troszeczkę wyżej, jakby taka ta góreczka. W standardzie jest to płaściutkie. Oczywiście przyciski obleczone tak jakby taką srebrną wódką, podgrzewane lustereczka, elektryczną klapę wam pokazywałem, włącznik świateł mniejszy niż przed lifcie. Tu mamy kolorowy ekran, bo nie zawsze to jest tempomat, kierownica sportowa plus skórzana. Dalej, ekran, standardówka. Tutaj fajna sprawa, bo nie zawsze dwulitrówka ma tą klimatyzację czterostrefowa, plus oczywiście podgrzewane fotele. Ładnie to się prezentuje, możecie sobie tutaj też zobaczyć na wyświetlaczu od radia, ustawić synchronizację tych lub wyłączyć, żeby na przykład jedna osoba miała mniej lub więcej. Fajna sprawa. Dalej, tutaj miejsce na zapalniczkę. Zamknijmy sobie to, proszę bardzo, ładnie się zamyka. Tutaj też gałka, mieszek, wszystko jest fajnie, wygląda, nic nie jest obite, bo czasami, nie wiem, ktoś opadną klucze, ludzie tu włożą różne rzeczy, jest to zniszczone. Elektryczny, ręczny z autoholdem. Dalej, może pokażę wam, jak ta deska się prezentuje. Fajne połączenie ogólnie z kolorów kremu z szarym. No i tutaj miejsce na dwa kubeczki, standard, podłokietnik skórzany i Audi Music Interface. No i Audi to jest taki jakiś sprytny, jak to mówią, producent samochodów, że na przykład w tamtym Audi białym, w sedanie mamy tu jeszcze podwójny schowek, a tutaj ktoś nie dopłacił za jakiś schowek i nie mamy tego schowka, ale za to mamy schoweczki pod nogami takie, o proszę bardzo, na jakieś pierdółki, chusteczki, takie rzeczy. Fotele już widzieliście na zewnętrznej stronie. Spójrzcie jeszcze na mój fotel, też ładnie utrzymany. Ogólnie auto mi się bardzo podoba. No i tutaj ten samochód pobił rekord, powiem wam, nie kasowania pamięci długookresowej. Jest 147 tysięcy km, nikt nie skasował tego zegareczka od tej pamięci. No i spójrzcie, że jakie świetne spalanie. 5-8 litra na tak ciężką limuzynę i one tak palą, przyznam wam, bo też mam samochód i miałem z tym silnikiem, trzeba się z tym pogodzić, że jest to bardzo oszczędny samochód. No i tu co jeszcze? Standard. Lusterko z fotochromem. Wygodna sprawa, jak ktoś za nami jedzie z podniesionymi wysoko światłami. Cóż, aucie to tyle. Pamiętajcie, że to auto jest u mnie opłacone. Nie ponieście dodatkowej opłaty. Możecie je kupić z gwarancją do roku czasu. I oczywiście, jeżeli nie macie jak go dostarczyć do domu, wrzucę na lawetę, dowiozę w rozsądnych pieniądzach. No i jeżeli podobał się wam film, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, bo pewnie będą się pojawiały nowe, ciekawe samochody. Pozdrawiam, cześć!